Cześć, witajcie, jestem Matus i z góry wiem, że ten film będzie krótki, ale przyda się on bardziej początkującym graczom bądź tym mniej zaawansowanym. Więc jeśli znacie już ten sposób na wskakiwanie na wyższe obiekty, to po prostu omińcie ten film. Pamiętajcie, że jeśli film wam się spodoba, to możecie zostawić ofensywną łapeczkę w górę. No i możecie napisać w komentarzu, czy znaliście już ten sposób i czy wam się on do czegoś przydał. Tak więc oglądajcie. Jak wiadomo w CSGO, żeby wskoczyć na jakieś skrzynki i tak dalej, to trzeba podskoczyć i kucnąć. Jednak są też nieco wyższe obiekty, na które normalnym sposobem nie jesteśmy w stanie wejść. No a czasami warto z nich skorzystać. Dzięki temu sposobowi, o którym zaraz powiem, możemy na przykład wskoczyć na skrzynkę łączącą drugą ninję na miraż z ninją pierwszą. Aby to zrobić, musimy, uwaga, kucnąć przed skokiem. Wiem, że jest to w miarę ciężkie do ogarnięcia, ale dosłownie ułamek sekundy przed skokiem musimy nacisnąć i przytrzymać kontrol. Przez to, że tak to nazwę, bardziej przyciągniemy nogi do klatki i podskoczymy kilka pikseli wyżej. Często przydaje się to na różnych mapkach typu minigames czy deadrun, więc jeśli tam gracie, to koniecznie musicie o tym wiedzieć i mieć to wyćwiczone, gdyż dużo map jest zrobiona w ten sposób, że żeby przejść, to trzeba wskoczyć na taki wysoki obiekt. To już na tyle, mam nadzieję, że taki krótki film wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o tej łapeczce w górę, o której mówiłem na początku. Subujcie kanał tutaj, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Będą fajne filmy, bo kupiłem sobie taką lampę dużą, która stoi tutaj i oświetla mój ryj, więc jest okej. No i co? Subskrybujcie kanał, lajkujcie, wbijajcie na te wszystkie social media, które są podane na dole, Snapchaty, Facebooki, Instagramy, inne takie. Więc wbijajcie, bądźcie na bieżąco w ogóle, nie? Instagram, Facebook, Snapchat, tak dalej. Więc co, to na tyle. Na razie, cześć.